Nasz drogi Ojcze, dziękujemy Ci, że zgromadziłeś nas dzisiaj tego wspaniałego dnia w tym miejscu, abyśmy mogli czerpać ze zdroju wód żywych, czerpać ze słowa Twego. Panie, dziękujemy Ci, że możemy kroczyć po tych wersetach, wierszach Ewangelii Jana i dostrzegać swoją wspaniałą mądrość, która się objawia w tych tekstach. Dziękujemy Ci, że tak pozwalasz nam wnikliwie wchodzić w te teksty, ale modlę się, aby te treści stanowiły dla nas pokarm dzisiaj, aby były budulcem naszej wiary, abyśmy ze słuchania wzrastali w wierze. Niech też to, co dzisiaj będziemy rozważać, stanowi dobry pokarm na dalszą naszą drogę. Niech nas posili, wzmocni, wyjaśni. O to Cię proszę, Panie. Udziel nam wszystkim mądrości, pokory, łaski z góry, abyśmy mogli Cię dzisiaj wielbić również przez to zwiastowanie, przez to rozważanie. Niech Twój Duch się pośród nas porusza i niech imię Pana Jezusa będzie uwielbione. O to Cię prosimy, drogi Ojcze, w imieniu Jezusa. Amen. Kochani, rozważamy w dalszym ciągu Ewangelię Jana. Tym razem będziemy rozważać końcówkę rozdziału pierwszego, a więc zamkniemy już w końcu ten rozdział pierwszy. Dlatego już teraz chciałbym was wszystkich przenieść do właściwie tej końcówki rozdziału pierwszego Ewangelii Jana, a mianowicie będziemy rozważać, będziemy czytać tekst od 43 wiersza do 51. Z nastaniem dnia, a więc nazajutrz, Jezus zamierzał wyruszyć do Galilei. Właśnie wtedy spotkał Filipa i zwrócił się do niego: chodź za mną. Filip był z Betsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra. Natknął się on na Natanaela i powiedział: znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie, a także prorocy, Jezusa z Nazaretu, syna Józefa. A Natanael odpowiedział: czy z Nazaretu może być coś dobrego? Filip na to: przyjdź i sam się przekonaj. Gdy Jezus zobaczył zbliżającego się Natanaela, powiedział o nim: oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma udawania, nie ma fałszu. Natanael zapytał: skąd mnie znasz? A Jezus: zanim cię zawołał Filip, widziałem cię pod figowcem. Mistrzu, zawołał Natanael, ty jesteś synem Boga, ty jesteś królem Izraela. Wtedy Jezus mu powiedział: wierzysz dlatego, że widziałem cię pod figowcem? Zobaczysz o wiele więcej. I dodał: ręczę i zapewniam, zobaczycie otwarte niebo, a wokół Syna Człowieczego wstępujących i wstępujących aniołów Boga. Kochani, a więc zamykamy pierwszy rozdział Ewangelii Jana, zmierzamy już do końca tego rozdziału, kończy się ten czas, kiedy rozważaliśmy przez jakiś moment Jana Chrzciciela i jego służbę. Pozwólcie, że przypomnę tylko, że rozważamy Ewangelię Jana, to jest dzieło tak zwane duchowe, o którym już wspominałem ostatnio, które posiada dwa bardzo jednoznaczne i jaskrawe cele. Czy pamiętacie, jakie to były cele tejże księgi, tejże Ewangelii, o których sam apostoł Jan, sam ewangelista Jan wspomina w tejże Ewangelii? Ewangelia Jana, 20 rozdział, 31, odsłania te dwa cele, tak bardzo wyraźne, sam Jan o tym zresztą powiedział, mówiąc, że to wszystko, co jest tutaj spisane, to wszystko ma służyć, po to zostało napisane, abyśmy przekonali się, abyśmy uwierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga. A więc jest to swego rodzaju cel apologetyczny, o którym wspomniałem, aby przekonać człowieka, dać wystarczające dowody czytelnikowi i komuś, kto zapoznaje się z tekstami, z treścią tejże księgi, dać wystarczające dowody na to, aby człowiek nie miał wystarczających argumentów, aby zaprzeczyć,
że Jezus był Chrystusem, Synem Boga. A więc Ewangelia Jana dostarcza wystarczających dowodów, przynajmniej według apostoła Jana, aby człowiek przekonał się, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga. Ale nie tylko, ponieważ wydaje mi się, że przekonanie się i zdobycie wystarczających argumentów to nie jest coś, do czego nas do końca wzywa Ewangelia Jana. Ponieważ sam Jan mówi dalej: i abyście, wierząc w to imię, mieli życie w Jego imieniu, w imieniu Jezusa. A więc sam Jan rozróżnia dwa cele tego dzieła, które mają wspólnie ze sobą działać ku temu, aby czytelnik tejże księgi, tejże Ewangelii, po pierwsze przekonał się, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, a po drugie, przekonawszy się, że On jest Synem Boga, uwierzył w Niego. A więc nie wiem, czy to zauważacie, ale ja dostrzegam tu pewną różnicę, która polega na zwykłej świadomości, na różnicy pomiędzy zwykłą świadomością a wiarą, zbawczą wiarą. Świadomość i zbawcza wiara, do której wzywa nas apostoł Jan. Sama świadomość nie jest wystarczająca. Żyjemy w kulturze, żyjemy w państwie, myślę, że w ogóle w cywilizacji, w kulturze, w której wielu ludzi świadomych jest Jezusa Chrystusa. Wiedzą, że był Jezus Chrystus, wiedzą, że On kiedyś żył, że czynił nawet wielkie dzieła, czyny, nawet i zmartwychwstał wielokrotnie i w wielu miejscach wypowiada się niezwykle duchowe wyznanie wiary, które bardzo mocno przecież eksponuje dzieło, życie, dzieło, służbę, zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa, a mimo tego ludziom przechodzi to przez usta, a więc są świadomi, że tak było, a jednak w tym wszystkim brak jest zbawczej, żywej, odrodzonej w człowieku wiary. A więc należy w naszym życiu, w rozpoznawaniu tych duchowych spraw, odróżnić te dwie sprawy, te dwie rzeczy. Świadomość od zbawczej wiary. Od zbawczej wiary. Wydaje mi się, że wielu ludzi, tak, myślę, że to nie jest zwykłe wydawanie się, to jest fakt, wielu ludzi jest świadomych, że był ktoś taki jak Jezus. Ale być może w dalszym ciągu pozostają duchowo martwi i niezbawieni, bo nie ma w nich żywej, prawdziwej wiary w tego, w którego sobie w pewnym momencie uświadomili. Nie ma wiary, która uruchomiła wszystko w życiu tego człowieka i doprowadziła go do takiej postawy i do takiego miejsca, że nic się w życiu tego człowieka nie liczy, jak tylko zaufanie temu, który położył swoje życie na krzyżu Golgoty za tego człowieka. A więc mamy te dwa cele. Kochani, i ponieważ dzisiaj będziemy się zapoznawać z człowiekiem o imieniu Filip, to muszę powiedzieć, że bardzo to, co teraz powiedziałem, pasuje do niego. W którymś momencie, już daleko później, Pan Jezus wypowiedział, przecież po 3 latach służby, wspólnej służby, uczniostwa tego człowieka u stóp Jezusa Chrystusa, oglądania dzieł, bycia w towarzystwie przecież samego Bożego Syna i doświadczania wielu rzeczy, Pan Jezus na końcu powiedział: nie znasz mnie, Filipie? A więc ten człowiek dzisiaj bardzo mocno się wpisze w to, o czym już teraz powiedziałem. Myślę, że to będzie warte uwagi naszego rozważania. Kochani, wspomnieliśmy o tym, że Jan Chrzciciel długo czekał na pustyni. To jest niezwykłe, że ten człowiek, który został w taki cudowny sposób również i poczęty, zrodzony, o tym też wspominaliśmy, narodził się w cudownych okolicznościach,
pomimo tego, że wszystko wskazywało na to i być może już sam przez rodziców był uświadomiony o swoim wyjątkowym urodzeniu, o wyjątkowym pochodzeniu, to jednak ten człowiek miał na tyle pokory, aby cierpliwie czekać na wypchnięcie robotnika na żniwo na pustyni. 400 lat ciszy to wystarczająco długi czas presji na wszystkich, którzy oczekiwali wyjątkowych, nastania wyjątkowych dni. 400 lat ciszy nazwałbym również 400 latami presji. Jakiej presji? Aby coś już uczynić, aby coś się już może zaczęło dziać. Może zacząć trzeba, może czas już zadziałać. Może to nie jest już czas wychodzić na pustynię i czekać dziesiątki lat, może trzeba już działać. Z pewnością niejednemu sercu towarzyszyła taka presja, ale Jan Chrzciciel jest dla mnie wzorem. Wzorem oczekiwania, spokojnego czekania na ten głos z góry, na to wypchnięcie. Czytamy w Ewangelii Łukasza, dowiadujemy się na początku Ewangelii Łukasza, która odkrywa nieco więcej faktów na temat Jana Chrzciciela, że oto doszło go słowo z góry tam na pustyni. Jak proroków Starego Testamentu. Również Jan przecież jest jeszcze prorokiem Starego Testamentu, a więc ostatnim prorokiem Starego Testamentu, a pierwszym kaznodzieją Nowego, jak się o nim mówi. Niemniej jednak również i go doszło słowo. Tak jakby na starych zasadach doszło go słowo i zaczyna swoją działalność. Nie poddawał się frustracji, ale czekał na właściwy moment. Nie rezygnował, kiedy słowo nie nadchodziło. Ale czekał, aż w końcu moment nadszedł, kiedy doszło go słowo. I oto w Ewangelii Jana zapoznaliśmy się z trzema dniami Jana Chrzciciela. Pierwszego dnia, kiedy to Jan odpowiada, czy prowadzi interakcję, rozmowę z pierwszą grupą ludzi, którym zwiastuje Jezusa Chrystusa, którym objawia, którym przedstawia osobę Jezusa Chrystusa, na razie poprzez swoje wyznanie. To jest grupa przywódców religijnych. Oni mieli specyficzne pytania i on w sposób specyficzny, dostosowywując się do swoich słuchaczy, im odpowiada. A więc to też mnie urzeka, bo na podstawie tych trzech dni opisanych w Ewangelii Jana, ja widzę, że on w każdym z tych dni inaczej przedstawia Jezusa Chrystusa, ale zawsze prawdziwie. Do takiego stopnia, iż później przeczytamy o nim, że przyszli ludzie i powiedzieli: Jan wprawdzie żadnego cudu nie uczynił, ale wszystko, co mówił o Jezusie, było prawdziwe. A więc Jan dostosowywuje się do słuchaczy i w pierwszym dniu mówi do przywódców religijnych, bardzo jasno, precyzyjnie objawia im Jezusa. W drugim dniu mówi do grupy ludu Izraela, którzy przyszli. Tam pada nowe stwierdzenie, które wcześniej poprzedniego dnia nie padło. Baranek Boży, Boży Baranek. Później w trzecim dniu, jak wspominaliśmy, Jan Chrzciciel objawia Jezusa swoim uczniom. Za każdym razem używa innych słów, dostosowując się do słuchacza. I nagle odchodzi w cień. Tak, żeby po prostu zawiązać pewne tło, przypominam o tym, o czym już mówiliśmy, odchodzi w cień, odwracając sukcesywnie uwagę na Jezusa Chrystusa. Tak jak gasnące o poranku gwiazdy, które dają swoje miejsce jakby przygotowując drogę temu słońcu, które wstaje rano, prawdziwemu światłu. Każde z gwiazd, czy każde, można powiedzieć, z ciał, może nie gwiazdy, bo gwiazdy oczywiście swoim słońcem, swoim światłem świecą, ale planety, czy światła na niebie, wiele z nich to są światła, które są odbijane od innego, większego światła. Niemniej jednak nic nie jest w stanie wytrwać, kiedy wstaje słońce. Kiedy powstaje w końcu blask słońca, prawdziwe światło. Dlatego Jan mówi w prologu, w pierwszym rozdziale, w pierwszych tekstach mówi: Jan nie był światłem, on przyszedł zaświadczyć o świetle, ale prawdziwa światłość dopiero nadchodziła na,
na ziemię. Tą światłością jest Jezus Chrystus, który oświeca serca wszystkich ludzi. Mówiłem o tym, że urzeka mnie ta niezwykła zdolność do odwracania uwagi z siebie, a zwracania ją na Pana Jezusa. Kochani, chciałbym tu wtrącić kilka myśli w tym jeszcze przypomnieniu tego, cośmy już powiedzieli. Myślę, że Pan Bóg wykorzystał ten wspaniały czas pustyni w życiu Jana Chrzciciela, aby nad tym człowiekiem dokonać pewnej pracy. Kiedy jeszcze raz w trakcie moich przygotowań do tej usługi tak zanurzyłem się w wyobraźni i zacząłem rozważać ten ciekawy charakter Jana Chrzciciela, to muszę powiedzieć, że dostrzegam Bożą pracę nad tym człowiekiem. O nikim z nas i o żadnym Bożym człowieku nie mógłbym powiedzieć, tym bardziej o sobie samym, że to, jakim dzisiaj jestem, jest efektem moich własnych starań. Nie mógłbym tak powiedzieć. I myślę, że nikt z nas nie ma na tyle odwagi, aby tak powiedzieć. Ale raczej będziemy podążać śladami apostoła Pawła i będziemy wyznawać, że jestem tym, kim jestem z łaski Bożej. Ponieważ Pan łaskawie nad nami przez całe życie pracuje. Ileż cierpliwości musi mieć Pan w stosunku do mnie. Ale cieszę się, bo widzę tą rękę, Jego rękę garncarza nad moim życiem, który kształtuje moje życie i wierzę, że tak jest i z nami wszystkimi. Kiedy patrzę na Jana Chrzciciela, muszę powiedzieć, że on nie był jakimś ewenementem, unikatem. On był człowiekiem wyjątkowym, tak? Ale to, co w nim się ukształtowało, to była Boża ręka. Pan Bóg wykorzystał czas pustyni, aby wypalić jego egoizm, pychę, ponieważ do zadania, które on miał wykonać, musiał być posłany człowiek wielkiej pokory. Człowiek, który byłby w stanie tak uniżyć się do takiego stopnia, iż w ogóle by nie dbał o siebie, ale dbałby o to, co ma zrobić, a w zasadzie dbałby o tego, którego miał przedstawić. Do tego zadania musiał być posłany jakby martwy człowiek, wypalony, umartwiony człowiek, wyzuty z godności ludzkiej do takiego stopnia, iż byłby w stanie powiedzieć, że nie jest godzien nawet rzemyka u stóp, zawiązać u stóp tego, który przychodzi. A mówiłem o tym, że w tamtych czasach rzemyk zawiązywał zawsze najniższej rangi sługa w domu Pana. Jan mówi, nie jestem godzien nawet tego uczynić. Żyjemy w czasach zdominowanych i nas to nie dziwi, takie są czasy, zdominowanych przez autoprezentację oraz zdobywanie popularności. To jest dzisiaj bardzo mocno akcentowane. Musisz się prezentować, musisz mieć wizerunek, musisz widnieć i tak dalej, i tak dalej. A co za tym idzie, ponieważ w tym jeszcze nie jest wiele złego, aby w jakiś sposób się prezentować, ale to, co gdzieś tam jest złe, a co jest skutkiem takiej postawy, oczywiście przejaskrawionej, jest zdobywanie popularności i zachłanne dbanie o popularność. Tak dzisiaj jest na świecie. Ludzie są uzależnieni od akceptacji. Zwróćmy uwagę na to, jak działają media społecznościowe i jak często młodzi ludzie czym żyją i co stanowi dla nich wartość. Czyż nie jest tak, że to zwykłe polubienie w mediach społecznościowych albo dobry komentarz, albo pozytywna opinia nie ma tak wielkiego znaczenia, że jeśli tego brakuje w życiu człowieka, to najczęściej młodzi ludzie mają depresję już w tym wieku, gdzieś tam się załamują, bo są nieakceptowani, bo nie są doceniani tak jak dzisiaj świat standardy ustalił tego doceniania. W takim świecie żyjemy i stajemy się w związku z tym powoli nieodporni na co? Na choćby lekką nawet konstruktywną krytykę, uwagę,
zwrócenie małej uwagi jakiejś w celu poprawy, nawet z miłością, z wielką troską, jeśli w ten sposób chcemy się jakoś budować, stajemy się powoli nieodporni. Nawet drobna uwaga powoduje już załamanie, dystans. Ja się czuję urażony. Dlaczego? Dlatego, że jestem dzieckiem mojej epoki, w której żyję, w której dominuje docenianie, popularność, pozytywne myślenie, dobry komentarz. Gdzie pojawia się już jakieś coś nie tak, coś, co ma mnie ustawić do pionu, to już czuję zagrożenie. Tak myślę, że nie powinno być. Ja tak nie powinienem reagować, my nie powinniśmy reagować, nasz świat tak nie powinien reagować. Ale to wszystko są te negatywne skutki, gdyż ograbiamy się z możliwości wpływania na siebie, bo boimy się już powiedzieć. Bo boimy się już powiedzieć o czymś, co wymaga poprawy. Dlatego dzisiaj najbardziej pożądanym miejscem sługi Bożego, i mówię to dzisiaj jakby z taką tęsknotą odnośnie mojego własnego duchowego życia i obcowania z Bogiem w służbie, dostrzegam, że tym najbardziej podążanym miejscem, tak jakby Bóg mnie wzywał do tego, jest to miejsce pustynne. Odosobnienie, pustkowie, gdzie mogę się uczyć pokory. O czym mówię, żebym był właściwie zrozumiany? O takim miejscu oddzielenia, o takim posiadaniu miejsca w swoim życiu codziennym, miejsca oddzielenia, odłączenia się od zamieszania, hałasu, od harmidru i słuchania mojego Pana i uczniostwa w pokorze, w uniżeniu. Gdzie Bóg szlifuje serce sługi, tak jak serce Jana Chrzciciela, przyozdabiając go pokorą, uniżeniem i właściwym usposobieniem. Nagle tracimy z oczu wielkiego Bożego proroka, Jana Chrzciciela. On nam gdzieś ulatuje, zanika. Cała uwaga skupia się na Bożym Synu i wierzę, że jest to zamierzona konsekwencja Bożej woli. Kiedyś pamiętam, słyszałem takie kazanie i muszę powiedzieć, że nie byłem do końca zadowolony z tych myśli. Może jest to moja opinia, ale kiedy badam ten tekst i ciąg wydarzeń, wydaje mi się, że ponieważ w tym kazaniu było powiedziane, że Jan Chrzciciel zmarnował swoją okazję, że powinien być u boku Chrystusa i służyć mu jako jeden z apostołów, albo przynajmniej jako jeden z uczniów, a nie siedzieć w więzieniu. Taki był zarzut. Ale to jest moje wewnętrzne przekonanie, że to nie jest właściwy sposób myślenia w związku z tym tekstem. Dlaczego? Tak, chcielibyśmy go widzieć u boku Pana Jezusa, czyż nie? Tak, chcielibyśmy. Ale wydaje mi się, że to jego zanikanie i odchodzenie w cień to jest zamierzony skutek Bożej woli. Taka była Boża wola. Dlaczego? Dlatego, że dowodem na to jest to, że Pan Jezus nie powołał go na ucznia. Nie powołał go. Nawet wtedy, kiedy ten wyrażał taką chęć, czyż nie? Kiedy był czas chrztu, kiedy przyszedł do niego Pan Jezus, to Jan Chrzciciel wyrażał swoją niższość, mówiąc, to ja potrzebuję chrztu od ciebie, a nie ty ode mnie. A więc tu wyrażała się jakby ta można powiedzieć, potrzeba tego, że on był gotowy i nawet wolałby, i byłoby to najbardziej prawidłowe, aby to on był tutaj raczej poddanym, sługą, może nawet uczniem. Chociaż pewnie nie o to chodziło, aby on stał się jego uczniem, ale jakby widzę tu przez to, że wcale Jan wcale jakby nie był chełpliwy, nie był gdzieś tam taki, że on będzie sobie sam życie układał i służbę. Nie. Niemniej jednak Pan Jezus nie powołuje go na ucznia. Kochani, w konsekwencji dowiadujemy się również o tym, że spotyka się Andrzej i Piotr z Panem Jezusem. O tym już sobie powiedzieliśmy. A teraz zapoznamy się z Filipem. Filip. Przeczytaliśmy o Filipie,
a więc na następny dzień, a więc jest to już czwarty dzień, jeśli faktycznie tak te dni są ułożone, przynajmniej te trzy są wyraźnie opisane, że są to następne dni w kolejności. Tu czytamy z nastaniem dnia, a więc wydaje się, że jest to kolejny dzień. Jezus zamierzał wyruszyć do Galilei, a więc jest to czwarty dzień, kiedy czytamy o służbie Jana Chrzciciela, a teraz już, kiedy on gdzieś tam odszedł w cień, a tutaj już dołączają do Pana Jezusa kolejni uczniowie, dowiadujemy się, że Pan Jezus spotyka człowieka imieniem Filip. Filip, jak wiemy, pochodził z Betsaidy w Galilei. Dowiadujemy się o tym z tego tekstu, że Betsaida to było miejsce, czy miasto Andrzeja i Piotra. I tu należy wyjaśnić pewną jakby niespójność, bo Ewangelie synoptyczne dają jakby do myślenia, czy podają, że miejscowością Piotra była inna miejscowość. Czy pamiętacie, jak się nazywało miasto Piotra? Kafarnaum. Jak wytłumaczyć tą rozbieżność? Nie powinniśmy się bać rozbieżności, my chrześcijanie nie powinniśmy się bać. To nie jest zagrożenie, po pierwsze, że Biblia nie jest natchniona. I muszę powiedzieć, że to nie jest nawet rozbieżność. Biblia jest spójna, Pismo Święte jest spójne. Dlaczego? Dlatego, że jest natchnione przez Ducha Świętego. Były w historii Kościoła herezje, które poddawały pod wątpliwość teksty Bożego Słowa i nawet pojawiła się taka herezja, która twierdziła, że kiedy Biblia opowiada o duchowych sprawach, to jest natchniona, a kiedy opowiada o faktach historycznych i o jakichś wydarzeniach, to dopuszcza błędy. No były takie herezje. Ale ten ciąg wydarzeń, ten ciąg rozumowania sprawia, że w konsekwencji mógłbyś podważyć wszystko, co tam jest napisane, czyż nie? No tak, jeśli w jednym podważymy Biblię, to można ją podważyć w każdym aspekcie. No tak ludzie kiedyś w historii Kościoła próbowali, ale jest to droga donikąd. Biblia jest spójna. I nie są to słowa dzisiaj wiary, ale takie są fakty. Biblia jest spójna, natchniona przez Bożego Ducha i kiedy powstaje niby taka potencjalna czy rozbieżność, tu Kafarnaum, tutaj Betsaida, należy przyjąć, i tak się to tłumaczy, iż Betsaida prawdopodobnie była miejscowością, skąd pochodził Andrzej i Piotr, ale w późniejszym czasie przeniesie się do Kafarnaum. Tak samo przecież było z Jezusem. Jezus urodził się w Betlejem, później wychowywał się w Nazaret i do jakiegoś momentu to była nawet kwestia sporna wśród Żydów. No przecież to Mesjasz ma być z Betlejem, mówili, nie? Wiedząc, że Jezus jest z Nazaretu. A więc tą rozbieżność tak tłumaczą bibliści. Kochani, a więc Filip pochodził z Betsaida, a więc to jest ciekawe, z Betsaidy, w Galilei. To jest ciekawe, że Galilea była miejscem, którym bardzo pogardzali Judejczycy. Judejczycy nie lubili Galilejczyków, a Galilejczycy oddawali za to z kolei osobom z Nazaretu. Taki był łańcuch jakiejś takiej nieprzychylności. Judejczycy czuli się osobami wyższymi niż Galilejczycy, a z kolei Galilejczycy nie lubili ludzi z Nazaretu, albo przynajmniej nie tyle nie lubili, ale pogardzali ludźmi z Nazaretu. Prawdopodobnie właśnie dlatego, kiedy Natanael dowiaduje się, że Jezus jest synem Józefa z Nazaretu, reaguje właśnie w ten sposób. A cóż dobrego może pochodzić z Nazaretu? Takie było nastawienie. Prawdopodobnie Filip był uczniem Jana Chrzciciela, tak jak Andrzej, brat Szymona Piotra. Jako pierwszy w Ewangelii Jana słyszy bezpośrednie powołanie: pójdź za mną. Andrzej usłyszał od Jana Chrzciciela, oto baranek Boży, i poszedł za nim, aby dowiedzieć się coś więcej, aby zobaczyć, gdzie mieszka. Piotr z kolei usłyszał od Andrzeja, swojego brata: chodź Piotrze, chcemy ci kogoś pokazać. I Piotr przyszedł.
Filip z kolei, jako pierwszy z tej całej, przynajmniej w Ewangelii Jana, z tych osób, jako pierwszy słyszy bezpośrednie powołanie. Pójdź za mną. Nie wiem, jakie towarzyszyły emocje Filipowi. Nie wiem, co musiał zostawić Filip. Nie wiem, jaki był stan rodziny Filipa i jaką miał pracę zawodową, czym się zajmował. Nie wiem, ale wiem jedno, poszedł za Jezusem. Co było w tym wezwaniu, w tym powołaniu tak mocnego, tak silnego, że sprawiło, że Filip poszedł za Jezusem? To było, myślę, że autorytatywne, z Bożego autorytetu powołanie tego człowieka na ucznia. I Filip idzie. W konsekwencji przyprowadził do Jezusa również Natanaela, który utożsamiany jest z apostołem Bartłomiejem, chociaż nie wiem, czy to jest prawidłowe, ale tak jest utożsamiany. I Ewangelia Jana, jako Ewangelia ze wszystkich czterech najbardziej, czy najgłębiej, najszerzej opisuje dzieje Filipa albo wydarzenia związane z Filipem. Na przykład, wystawiony przez Jezusa na próbę. Czy pamiętacie, kogo zapytał Pan Jezus, skąd weźmiemy chleba? Gdzie nakupimy? Skąd nakupimy chleba, aby nakarmić te tłumy? To właśnie był Filip, który usłyszał to pytanie. I wtedy Filip się tłumaczy, tyle pieniędzy mamy, nie wystarczy przecież. Wystawiony był na próbę. I to o tym czytamy w Ewangelii Jana. Filip posiadał greckie imię. Imię Filip nie pochodzi z hebrajskiego, czy z aramejskiego, czy z jakiegoś innego języka, jak tylko z greckiego. A więc to o czymś świadczy. Greckie imię Filip oznacza lubiący konie. A więc nie miał jakby duchowego jakiegoś znaczenia, duchowego znaczenia to imię. Filip nosił imię, które świadczyło o tym, że był pasjonatą koni. Niemniej jednak, to, że posiadał greckie imię, o czym świadczyło? Świadczyło o tym, że jego rodzina była być może postępowa, była nowoczesna w tamtejszym rozumieniu. Była rodziną, która uległa już wpływom helenistycznym, a więc greckim, które mocno się też próbowały wdzierać na tamte tereny. A więc stwierdzam, że Filip był takim nowoczesnym człowiekiem, nowoczesnym młodzieńcem, nowoczesnym mężczyzną. Wydaje się, i bibliści twierdzą, że Filip mówił swobodnie po grecku, więc nie miał z tym problemu, a fakt, jakby potwierdza to fakt, iż kiedy przyszli Grecy z kolei, pielgrzymi greccy, o czym czytamy w Ewangelii Jana w 13 rozdziale, 20-23 wierszu. Czy pamiętacie tą historię, kiedy przyszli jacyś pielgrzymi z Grecji, którzy przyszli, aby oddać Bogu chwałę, przyszli do Filipa, chcemy się spotkać z Chrystusem, mówili. I wtedy Filip bierze Andrzeja, idą razem do Pana Jezusa i przyprowadzają tych Greków do Jezusa. Być może wtedy był łącznikiem pomiędzy obcojęzycznymi Grekami a Panem Jezusem. Być może. Spotykamy go również, Filipa, podczas ostatniej wieczerzy. I to jest to miejsce, na które chciałbym zwrócić uwagę i chciałbym, abyśmy go otworzyli. 14 rozdział Ewangelii Jana. Myślę, że jest bardzo wymowny. Zaskakujący dla mnie jest ten moment. I to zdanie, które wypowiada Pan Jezus, i czerpie z tej wypowiedzi, z tej rozmowy, czerpie pewną naukę. 14 rozdział 1-11. Nie ulegajcie trwodze, mówi Pan Jezus. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu mego Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, powiedziałbym wam, bo przecież idę przygotować wam miejsce. A gdy pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem, a tam, dokąd ja idę, drogę znacie. Wtedy odezwał się Tomasz, którego często nazywamy, czy chrześcijańska tradycja przypisuje mu niewiarę.
niewierny Tomasz. Tomasz, Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, skąd możemy znać drogę? A więc wypowiada Tomasz swoje wątpliwości. Nie wiem, dokąd idziesz, wyznając jednocześnie swoje brak poznania, brak zrozumienia dzieła Pana Jezusa i Jego słów. Ale tego wieczora nie tylko Tomasz był człowiekiem, o którym byśmy mogli powiedzieć, że brakowało mu właściwego poznania. Bo Jezus odpowiedział: ja jestem droga, prawda i życie, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Skoro mnie znacie, poznacie i mojego Ojca, od teraz też Go znacie i zobaczyliście Go. I wtedy właśnie Filip zadaje pytanie, wtrącił: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Jezus odpowiedział, i to jest to zdanie, na które zwracam uwagę: tyle czasu jestem z wami i jeszcze mnie nie poznałeś, Filipie? Kiedy zwróciłem uwagę na ten tekst, to jakby taki potok pewnych refleksji i rozważań doszedł do moich myśli. Jak bardzo można być zaznajomionym z Jezusem, z Jego dziełami, znać na pamięć nawet dzieje Jego wydarzeń, historie w Ewangeliach rozpisane, być namacalnym świadkiem, być świadkiem i namacalnie zresztą brać udział w wydarzeniach, które On czynił, a w konsekwencji pozostawać w dalszym ciągu człowiekiem, który nie zna Pana Jezusa. I myślę, że to słowo "nie poznałeś" jest słowem o wiele głębszym niż zwykła znajomość. To słowo "nie poznałeś mnie" odnosi się wyjątkowo do Jego natury. Pan Jezus to zresztą wyjaśnia później. Chodzi o tą jedność Ojca z Synem. Tą Jego naturę, Jego charakter, Jego boskość. Myślę, że Pan Jezus do tego się odnosi. Bo Filip mówi: pokaż nam Ojca, tak jakby Ojciec był kimś zupełnie odrębnym, innym. A Pan Jezus mówi: nie, Ojciec jest we mnie, a ja w Nim. Widziałeś mnie, widziałeś Ojca. Ale zwracam na to uwagę, dlatego że Filip wydaje się nie miał pełnego poznania Jezusa, Syna Bożego. Myślę, że on nie był jedyny. Myślę, że wszyscy uczniowie, wszystkim z uczniów brakowało tego poznania, które kiedy Duch Święty przyszedł w dniu Pięćdziesiątnicy i stąpił, i kiedy przyszła w końcu obietnica Ojca, którą Pan Jezus wyjaśnił dobrze, mówiąc: On wam wszystko wyjaśni. Teraz nie jesteście w stanie jeszcze zrozumieć i przyjąć, ale kiedy przyjdzie Duch, Pocieszyciel, Duch Prawdy, On wam wyjaśni, On was wprowadzi w prawdę. On wam przypomni moje słowa. Tak, i wszyscy uczniowie z pewnością w tym momencie, o którym czytamy, byli w potrzebie większego poznania Jezusa. Z pewnością. Ale to Filipowi się oberwało w tej chwili. Można, kolokwialnie mówiąc, on stał się obiektem tych słów, dając nam pewną lekcję, abyśmy nie tylko nam, ale myślę, że dla wszystkich Filip jest pewnego rodzaju otrzeźwieniem i lekcją, iż jest coś więcej niż zwykła świadomość, niż zwykła wiedza, że wiem, że był ktoś taki jak Jezus, wiem, że był ktoś taki jak Mesjasz, Zbawiciel, tak, On przyszedł, tak, On uczynił to, co uczynił. Czyż o tym wszystkim nasze dzieci na szkółkach nie słuchają? Tak, a jednak wszyscy, jak tu jesteśmy, wyznajemy, że również oni muszą się opamiętać i nawrócić i być zbawionymi. A więc jest coś więcej niż zwykła wiedza. Jest to duchowe objawienie, to poznanie, którego doświadcza człowiek, który jest rodzony z ducha, rodzony z góry. Filip nie miał pełnego poznania, ale jestem pewien, że postać Filipa umieszczona jest za sprawą Ducha Świętego w Ewangelii Jana w konkretnym celu, aby być właśnie otrzeźwieniem dla tych, którzy
zachwycili się Jezusem jako wyjątkową osobą, wiedzą o Nim bardzo wiele, mówią o Nim jeszcze więcej, ale nie poznali Go w pełni. I w tym momencie warto by było, i to uczynię, zacytować słowa Pana Jezusa, który mówi, że tego dnia wielu do mnie przyjdzie i powie: Panie, Panie, ale ja im powiem: idźcie ode mnie precz, nie znam was, nie znam was. To jest to słowo, nie znam was. A więc to poznanie jest czymś głębszym. Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Fakt ten jeszcze potwierdza to, co Filip mówi do Natanaela, zwiastując mu Jezusa. Czy zwróciliście uwagę na to, iż Filip mówi: Filip, chodź, zobacz, spotkaliśmy tego, o którym piszą prorocy i Mojżesz, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Cóż to jest za wyznanie? To nie jest wyznanie wiary. Z pewnością nie takie, jakie miał Natanael. A zwróćcie uwagę na tą różnicę w tych wyznaniach. Filip mówi: Jezus, syn Józefa z Nazaretu, a Natanael mówi: Ty jesteś Syn Boży. Ty jesteś Królem Izraela, Syn Boży. To jest zupełnie inne wyznanie. Ale żeby Natanael mógł tak to wyznać, musiało się coś wydarzyć. Coś wyjątkowego. I o tym już swego czasu mówiłem i teraz tylko pokrótce powiem, bo już powinniśmy w zasadzie kończyć. Natanael przeżył coś więcej. Wiedza i zachwyt to nie wszystko. Potrzebne jest objawienie Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego w życiu człowieka. Chrześcijańskie życie nie jest oparte o jakąś większą świadomość i naszym zobowiązaniem i naszą posługą, poselstwem, naszą służbą w tym świecie nie jest sprawić, aby ludzie mieli większą świadomość, bardziej zrozumieli Jezusa. Nie. Naszą odpowiedzialnością jest zwiastować Jezusa i wzywać ludzi do opamiętania i wiary w zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa. Do zaufania temu, co się tam wydarzyło. Więc wzywamy i oczekujemy i tęsknimy za tym, że nastąpi odrodzenie z góry, przekonanie o grzechu, sprawiedliwości, sądzie i objawieniu Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela i Syna Bożego. Natanael przeżył coś bardzo wyjątkowego. I myślę, że historia Filipa i Natanaela celowo przez Bożego Ducha została wpięta w Ewangelię Jana po to, aby te historie ludzi, którzy z innego kąta, ale musieli dojść do poznania, prawidłowego poznania, była świadectwem dla tych, którzy będą czytać Ewangelię Jana. Kochani, nie mylmy Filipa apostoła z ewangelistą Filipem, którego znajdziemy w Dziejach Apostolskich. To są dwie różne postaci. Filip ewangelista zostaje wprowadzony do służby poprzez wybór, poprzez powołanie już w Kościele Jezusa Chrystusa, kiedy brakowało rąk do służby. Trzeba było się zająć pewną posługą. I w tym czasie Filip został wybrany, nie Filip apostoł, ale Filip, jeden z członków Kościoła, został wybrany, aby służyć, ale Duch Święty miał dla niego inne polecenie, również dalsze, to nie było wszystko, czym miał się zająć. Duch Święty powołał go, aby był ewangelistą, ten, o którym mówię z Dziejów Apostolskich. Znamy tamtego właśnie Filipa z takich wydarzeń jak droga, pustynna droga i eunuch etiopski, który uwierzył i również wydarzenia w Samarii. Niemniej jednak ten Filip, o którym czytamy tutaj, to nie jest ten Filip, abyśmy mieli to rozróżnienie właściwe. Natanael dowiaduje się od Filipa o Jezusie, przychodzi do niego i słyszy wyjątkowe słowa, które świadczą o tym, że Pan Jezus, że to, co wydarzyło się w życiu Natanaela pod drzewem figowym, było czymś, co było znane tylko i wyłącznie Bogu, bo to było osobiste
przeżycie, a Pan Jezus to odkrywa przed Natanaelem. Widziałem Cię pod drzewem figowym. I to zrobiło piorunujące wrażenie na Natanaelu do takiego stopnia, że ten człowiek stwierdził, zaraz, przecież ja tam przeżywałem osobiście coś, Bóg do mnie mówił, coś przeżywałem, a nagle spotykam człowieka, który mi mówi, że to On był tam ze mną i mnie widział. Ty musisz być Synem Bożym, Królem Izraela. I o tym już mówiłem, kochani, więc nie będę jakby powtarzał, bo nie ma sensu. Mam nadzieję, że pamiętamy. I na tym się kończy pierwszy rozdział. Na powołaniu Natanaela, który jest jednym z najszerzej opisanych powołań wszystkich uczniów Pana Jezusa. A więc na powołaniu Natanaela i Pan Jezus jakby wkracza na scenę swoim zdaniem ostatnim, które zapoznaje czytelnika z rolą i dziełem Jezusa Chrystusa, którym można wyrazić, iż On stał się łącznikiem między tym, co niskie, a tym, co wysokie, drabiną, o której śnił Jakub, o której czytamy w Księdze Rodzaju. Bo to, co tutaj Pan Jezus mówi, ręczej zapewniam, zobaczycie otwarte niebo, a wokół Syna Człowieczego wstępujących i wstępujących aniołów Boga, nie da się z żadnym innym tekstem jakby połączyć, jak tylko tym, które pochodzi ze snu Jakuba, tam w Betel, kiedy podłożył sobie kamień i zasnął i zobaczył drabinę. I Pan Jezus to przywołuje, dając do zrozumienia czytelnikowi i wszystkim słuchaczom, że On stał się połączeniem nieba z ziemią. Łącznikiem między tym, co niskie, a tym, co wysokie. I On jest tym połączeniem. I w ten sposób wprowadza swoje dzieło na karty Ewangelii Jana. I o tym będziemy zresztą czytać, jak Pan Jezus będzie się objawiał swoją tożsamość, między innymi na weselu w Kanie Galilejskiej, na które nie mogę was zaprosić, bo to daleko, ale już teraz was zapraszam, kiedy tylko Pan nam pozwoli znowu rozważać kolejne teksty Ewangelii Jana. Będziemy się przypatrywać tym razem weselu w Kanie Galilejskiej i zapewniam nas, jak już to powiedziałem, ten werset czy wesele w Kanie Galilejskiej to nie jest fragment, który pochwala pijaństwo. I na tym zakończę dzisiejsze zwiastowanie. Błogosławię was. Amen.